Był to wtedy największy kombajn na świecie, ogólnie dostępny w sprzedaży przez jakąkolwiek firmę. Kombajn jest po 24 sezonach, to jest 98 rok. Klepiska wstępne, one są wyciągane. Teraz tak, tego nie regenerujemy, one już są w takim stanie, że tu się już nie opłaca w ogóle regenerować, zobaczcie, tu już są popękane. Cześć, witajcie na kanale Firmy Korbanek. Dzisiaj znowu szybki przegląd prac warsztatowych o nowej hali. Makej 750, przygotowanie do wydania dla klienta, sprzedana, prasa, siewnik monosem. To jest akurat przegląd. Klient nam przyprowadził na przegląd. Co tam dalej? No dzisiaj typowo o tym lekcjonie, co już ostatnio wam obiecałem na poprzednim filmie, że będzie robiony z niego film. Arbosik seria 4000, przygotowanie do wydania. Tu mamy agregacik Mandam 4-metrowy, też przygotowanie do wydania do klienta. No ale jak już wcześniej obiecałem, skupmy się na lekcjon 450 i film, który wam obiecałem o tej maszynie. Może najpierw trochę na historia. 95 rok pojawił się pierwszy lekcjon seria 400. To właśnie wtedy właśnie flagowym modelem stał się model dokładnie 480. I to takie było połączenie, ponieważ wprowadzono wtedy połączenie układu omotowego z bębnem APS, zaraz powiemy co to jest, i oddzielne dwa wzdłużne rotory, czyli zastąpiono tradycyjne kombajny, tradycyjne wytrząsacze, klawisze wzdłużnymi rotorami. Tu akurat mamy wersję 450, to jest na klawiszach, trochę mniejszy kombaj, ale wtedy pierwszym, który wyszedł, 480 miała wzdłużne rotory i to był pierwszy kombajn na świecie ze średnicą bębna 600 mm. Był to wtedy największy kombajn na świecie, ogólnie dostępny w sprzedaży przez jakąkolwiek firmę. Lekcjon dodatkowo otrzymał całkowicie zmodyfikowaną kabinę zapewniającą dużo większy komfort dla operatora. Była ona bardziej wygłuszona, bardziej przestronna, lepsza widoczność. No i silnik też w tych lekcjonach trafił już do tyłu. Za kabiną był zbiornik na ziarno, co też poprawiło warunki komfortu operatora. Zintegrowany komputer pokładowy. Pierwsze lekcjony miały IMO. Ten, co tutaj widzimy, też ma ten IMO, także za chwilę wam go pokażę. W późniejszym czasie były montowane już bardzo znane dobrze wszystkim CEBIS-y. Co za tym idzie, wprowadzenie takiego jakby zintegrowanego tego komputera pokładowego zapewniło bardzo duży rozwój systemów sterujących GPS pilot oraz laser pilot, czyli kombajny były już wyposażone w GPS-a, mogły same kosić. No a taki tańszy zestaw, a bardzo popularny w naszym kraju, to był wtedy laser pilot. To też na headerze była zamontowana takie specjalne oczko, my na to mówiliśmy, które sczytywało łan i na tej podstawie poruszało się polu bez możliwości trzymania kierownicy. No i dobrze, zacznijmy może od kabiny, pokażemy co tu się dzieje w kabinie w tym modelu. Przekręcimy stacyjkę i tak jak mówiłem, pierwszy, tu jeszcze jest IMO. Sterownik tutaj trochę nam popiszczy, bo tu są czujniki odłączone, więc trzeba go tutaj kilka razy. I tak możecie zobaczyć 6343 przepracowane godziny. Kombaj jest po 24 sezonach, to jest 98 rok, także można sobie policzyć. No nie był specjalnie może jakoś mocno eksploatowany. Z tego co wiem, jeździło tym kombajnem, znaczy jeździ dwóch operatorów. Z początku jeden, teraz jest drugi. Więc tak, IMO, tu już nawet mamy język polski. Pierwsze IMO, jak przychodziły, to jeszcze też miały na przykład, nie miały polskiego języka, dopiero on później był wgrywany. I taka tutaj ciekawostka, jak pierwsze lekcjony przychodziły do nas, do firmy, trafiały na gospodarstwo w napachaniu. Tam przychodziły chrzest i kombajniści, którym no nie można ująć tam doświadczenia, bo byli naprawdę bardzo dobrzy kombajniści. Zaczynali, wiadomo, w tamtych czasach od bizonów, potem mieli Megi, Dominatory w międzyczasie. No i taka fajna historia. Przyjechał taki lekcjon, wtedy nie miał jeszcze polskiego menu.
No niestety, no wiadomo, nie każdy zna tam język niemiecki czy angielski. No i wyskoczył komunikat w języku jakimś tam niemieckim. No operatorzy nie wiedzieli dokładnie, co to tam znaczy też. No to kasowali błąd. Okej. No i operator jechał dalej. No niestety to był komunikat o poślizgu napędów rotora. Co za tym idzie, wciskając ciągle okej. No kombaj się zapchał. Dopiero jak operator zobaczył, że z przodu w kaderze już kombaj nie chce pobierać materiału, to wtedy się kapnął, że coś jest nie tak. No i skończyło się na tym, że kombaj cały dzień był wyłączony z akcji. No ale już nigdy więcej operator nie wciskał do przodu ok, bo wiedział, czym to grozi. Cały dzień musiał potem kombajn odtykać, wyciągać wszystkie zanieczyszczenia. Więc tak, konstrukcja bardzo dobra, jeżeli chodzi o wprowadzenie takiej jakby nowości na rynek, ponieważ ten kombaj, no mało tutaj co się w nim psuło, mimo że to była taka nowa konstrukcja. Porównując go na przykład do późniejszych Tucano, które weszły, tam tych modyfikacji, takich akcji serwisowych, jak my to nazywamy, było znacznie więcej. Tutaj tego za wiele nie było, także co świadczy o tym, że konstrukcja naprawdę bardzo dobra tego kombajnu. Były oczywiście tam drobnostki, ale to mówię, to naprawdę takie drobnostki, takich minusów, co te miały kombajny, to miały elektryczną pompkę napędu paliwa. No one lubiały tam się czasami popsuć, ale no to jest, to akurat wszystkie maszyny mają pompki elektryczne, to mają taką przypadłość. Dobra, ja tam spróbuję wejść jeszcze do góry. Chwila przerwy, no muszę się jakoś tutaj wdrapać. Dobra, jesteśmy na silniku. Podstawowe wyposażenie, to miał każdy kombaj, klasa. Imbusik 8 i 13, to służyło do otwierania wszystkich osłon. I tak widzicie, silnik Mercedesa, 6-cylindrowy, napęd V. Jeszcze na zwykłej pompie rzędowej. No i z takich modyfikacji, które były wykonywane w lekcjonach, to tutaj to jest cewka od gaszenia. Tam się z nimi były problemy i to było przez firmę jakby poprawiane. To taka jedna z, co pamiętam, z takich akcji serwisowych. I tutaj już otwieramy. Z takich problemów też tam trochę się krzywił ten wałek od napędu kosza, wentylatora, ale tak by nie było też z przyczyny tutaj wady jakieś konstrukcyjne, tylko tu bardziej to wynikało z obsługi klientów, którzy za mocno trzaskali tym koszem chłodniczy, ten wałek tam się krzywił, ale mówię, to akurat już bardziej z winy operatora. Idziemy na dół. Jesteśmy. I teraz tak. Z takich słabych punktów jeszcze, jeżeli chodzi o lekcjona, lubiały tutaj na wsporniku pękać tylnie osie, bądź tu płoś od tylnych kół. Czasami było tak, że takie przypadki, że po prostu ośka pękła, jakby ją ręką odciął. To było z takich słabszych punktów, jeżeli chodzi o lekcjona. I teraz taki jeszcze też, może nie tyle słaby punkt, co bardzo wrażliwy. Oj, pójdę po latarkę, bo tu nie widać. Dobra. Mamy latarkę, już troszkę lepiej. A mamy skrzynię, która wychodzi z silnika i jest odpowiedzialna za przekazanie napędów. Tu wychodzi napęd na przekładnię pasową. Tam mamy napęd układu hydraulicznego, hydrostatycznego, jazdy kombajnu i pompy hydrauliczne. I teraz tak, teraz co widzicie, to wielkie koło wychodzące z silnika. One przekazuje napęd wszystkich kół pasowych. I w środku ma takie łopaty, które są odpowiedzialne za chłodzenie tej skrzyni. No i operatorzy bardzo rzadko te koło dmuchają, a tam w środku zbiera się bardzo dużo korzu. Jeżeli to koło nie jest wydmuchane, to wtedy jest problem z tymi przekładniami, bo one się rozlatują. Ale to też jest, no niestety, wina typowo operatora, który nie dba i przez to dochodzi do uszkodzenia tej przekładni. To jest taki, może powiedzmy, że to jest wrażliwy punkt tego kombajnu, który trzeba szczególnie zadbać. Przekładnia wyładunkowa. Tu zobaczcie, jest oryginalny jeszcze ślimak, nieruszony. Tu wiadomo, że trochę może dziury porobiły, ale ten ślimak praktycznie jest nic nie wytarty. Na tyle ton, co przerzucił. Tu jeszcze taka ciekawostka. Tu była modyfikacja. Te koła. Postawimy tu latarkę. Napęd
tej przekładni wyładunkowej. Tu te frezy niestety się uszkadzały. Klas wprowadził taką modyfikację, że to koło tutaj łańcuchowe było na klinie. I to było często też taki słaby punkt, że naprawdę to się tam psuło. Tu możemy zobaczyć oryginalna ośka, jeszcze z 98 roku, nieruszona, co świadczy, że naprawdę ten operator pracujący tym kombajnem też, no, był delikatny, także naprawdę nie katował maszyny, bo to naprawdę rzadko się spotyka, żeby tu jeszcze na wielofrezie spotkać tą ośkę. No i też tutaj trzeba uważać, napęd wyładunku, ślimak w górę, ten ślimak podaje ze zbiornika, ten ślimak podaje ze zbiornika, to też jak ten łańcuch się zerwie, bardzo ważne, tu trzeba ustawić zapon, bo jak on będzie ustawiony, ten zapon, no to też będą się tutaj cuda działy. Ale dobra, przejdźmy teraz do tego sedna kombajnu. Kombajn przyjechał do nas na przegląd posezonowy, a dokładnie na naprawę układu omłotowego. I tak, mamy klepisko główne, klepisko już jest wycięte, ma druty, ono jest akurat u nas regenerowane, tu zobaczcie, druty są powycinane, te stare, a tu jest nowy, który będzie spawywany, oryginalny klasowski. Tu możecie zobaczyć cały zestaw części właśnie do tego kombajnu. Łańcuchy do przenośnika, gumy na pociewacz, na sita. Tutaj też są części akurat do przenośnika pochyłego, tu jest też przenośnik pochyły. No widzicie druty, więc tak, no i siłowniki do osłonów, bo tam jak widzieliście osłony są akurat podstawione drewnem, a to będziemy montować siłowniki gazowe. Co można, no to zamawiamy oryginał, bo wiemy, że nie można tam oszczędzać. Na czym możemy zaoszczędzić, no to zamawiamy jakby zamienniki. Teraz tak. Klepiska wstępne, one są wyciągane. Teraz tak, tego nie regenerujemy, one już są w takim stanie, że tu się już nie opłaca w ogóle regenerować. Zobaczcie, tu już są popękane. No te klepiska jest najbardziej narażone na wszystko, ponieważ tu jest z przodu jeszcze chwytacz kamieni, więc tutaj te klepiska wstępne najwięcej przyjmują nieszczęść, które znajdują się na polu. I tu nie wiem, czy będzie widać, no to też te listwy na tym klepisku głównym nawet wyglądały jeszcze gorzej. Możecie zobaczyć, one są zaokrąglone, co za tym idzie, wtedy kombajn ma ciężej, nie domłaca. O, tu zobaczcie, nowe, ładne, te ranty są ostre. No więc tak to wygląda. Więc system omłotowy cały do remontu. I tak jak widzicie, 6 wycząsaczy, to akurat właśnie jest ten model bez rotorów, tylko na wycząsaczach jeszcze. Wyciągnięcie bębna bardzo prosto w tym kombajnie, ponieważ tutaj zdejmujemy koło, wyciągamy całą ścianę, tutaj bęben nam wyjeżdża. Taka różnica między Megą a Lexonem, jeżeli chodzi o napędy, jakby tutaj właśnie, to Mega ma napęd przyspieszacza tutaj z lewej strony, a w Lexonie on znajduje się z prawej strony. To jest taka jakby różnica, jeżeli chodzi o systemy omłotowe tych kombajnów. Jeszcze przejdziemy, tylko zobaczycie bębny już mamy wyważone, przyjechałem z warsztatu tutaj obok. Dokładnie ze ślusarni, tam były zakładane też nowe cepy, nowe nakładki. I tak, jak tu widzicie, bęben główny po montażu cepów wyważony. Tu też widzicie, cepy są przykręcane, przyspawywane. No i przyspieszacz tutaj, gdzie był jakiś kamień, gdzie te łapki właśnie były wykrzywione, to też idzie kupić. Zobaczcie, takie wstawki, już nie trzeba też całego bębna nowego kupować, czy tam też prostować tych wstawek, bez problemu się je wycina, wspawuje się nowe, wyważa się bęben i jest to zrobione tak jak powinno. I teraz jeżeli chodzi o, bo wspomniałem o systemie APS, że Lexony były w to wyposażone i teraz cele wytłumaczenia tym, którzy nie wiedzą, APS, czyli jest to bęben pierwszy, ten który to widzimy, jest to taki przyspieszacz, pod nim też jest klepisko i potem mamy bęben główny i to się nazywa system APS, tak to klas nazwał. No i tu jeszcze mamy regulowane klepiska już z kabiny, oj, tu będzie ciemno, nie widać, jest siłownik hydrauliczny, który podnosi i opuszcza te klepiska góra-dół, także operator nie musi już potem nic wykonywać, wychodzić na zewnątrz, tylko bez problemu wszystkimi parametrami, ustawieniami steruje z kabiny w tym kombajnie. Ok, no tak na szybko
byłoby na tyle. A może jeszcze, o, teraz mi się przypomniało, też pięta achillesowa, jeżeli chodzi o leksiony. I już jestem z powrotem. Płyta główna kombajnu klas Lexion. Tu dużo klientów bardzo nie lubi tego elementu. Tu nie chodzi o to, że tu się jest elektronika, coś się psuje na tyle, że trzeba wzywać serwis i psuć, tylko po prostu całym jakby takim problemem jest ta główna tutaj płyta, która lubi się przepalać. I niestety co jakiś czas trzeba ją wymieniać. Bardzo drogi interes. Ale ci, co mają użytkowników, ją wymieniali, to wiedzą, że no niestety to się zdarza w tych modelach. Jest może to jakoś częste, ale lubi się to czasami popsuć. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Lexiona. Podobał się film, kciuk w górę, no i śledźcie dalej nasz kanał. Tymczasem trzymajcie się, hej.